No tak, włączyłem sobie nagrywanie, pojawiłem się tutaj w punkcie kontrolnym ostatnim. Pojawiłem się w tym ostatnim punkcie kontrolnym i okazało się, że od razu tutaj wyskoczyli jacyś wrogowie, musiałem ich szybko załatwić. Zobaczcie, zostawili jakiś szpon jastrzębia, to dla mnicha. I ogólnie co tutaj robimy? Co robimy? Musimy w tym odcinku znaleźć głowę Zolduna Kula. Ona będzie właśnie gdzieś tam w zapomnianych ruinach. Tutaj sobie wejdę. Ale... Aha, myślałem, że Sakwa Kaina kolejna, ale to nie, to jakiś dziennik łowcy. Ale zanim weźmiemy dziennik łowcy, to weźmiemy sobie poziom, bo już prawie pół paska nabiłem. I oczywiście ostatnio zapomniałem sobie wziąć tego poziomu. Co nam tutaj doszło? Na pewno doszła nam dezintegracja. Wystrzeliwujesz promień czystej energii, która przebija wszystkich wrogów. I to sobie wypróbujemy pod prawym przyciskiem myszy. Dalej, co nam jeszcze doszło? Doszło nam jeszcze... tutaj nic. Hydra nam doszła. Był aniołem, ale zrzekł się swoich mocy, żeby sprzymierzyć się z nami. Zaprawdę sprzyja ci szczęście. Czekam, aż przestaną gadać. Hydra! Przywołujesz magiczną hydrę, która będzie atakować wrogów ognistymi pociskami. O, i to sobie też sprawdzimy. I jeszcze coś doszło, jeszcze doszło... jakiś pancerz doszedł. O, w pancerzu lodu doszła nam runka, mroźna aura. Obniża temperaturę wokół ciebie. Wrogowie, którzy znajdą się w pobliżu, zostają wychłodzeni i będą mieć spowolnioną szybkość ruchu. Okej, i to też sobie wypróbujemy. Czyli nie będziemy już zwiększać siły broni teraz. Obrażenia nam troszkę spadną, ale na pewno zwiększy się defensywa. No i dobrze, musimy znaleźć tę głowę Zolduna Kula teraz. Muszę teraz pamiętać, żeby odpalać tę zbroję, ona trwa 2 minuty. Dziennik łowcy, część pierwsza. Zgadzamy się. Ten renegat Kul musi zostać powstrzymany. Chce skopiować moc kamieni i wykorzystać ją do własnych celów. Ma obsesję na punkcie mocy nieba i piekła. Ściągając na siebie ich uwagę, skaże nas na zagładę. Oj tam. Zoltun Kul był spoko. Ja nie wiem, czego oni od niego właściwie chcą. Gadzi zwierciadło rzezi. No, gramatycznie to niezbyt im wyszło, ale okej. Nie przesadzajmy już, ciężko to pewnie by było dopasować wszystko, jeśli chodzi o tłumaczenie. Taki polski język mamy. Taka polska język. Widzisz tego nieprzyjaciela? Wyprawmy go na inny świat. Aha. Dobra, hydra, uwaga. Wypróbujemy hydrę, wypróbujemy dezintegrację. No taka dezintegracja. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Aha, no dobra, to tyle jeśli chodzi o dezintegrację. No właśnie, zapomniałem, że przedtem mieliśmy te kulki, one praktycznie... Wyprawiliśmy na tamten świat potężnego wroga! No dobra, dobra, dobra. Te kulki praktycznie nie kosztowały nas mocy tajemnej. Teraz mamy tę dezintegrację. No już ta moc tajemna, no... przyzwoicie szybko spada. Ogólnie ta moc tajemna przebija się przez wrogów. Zobaczcie, wszystkich i sieje spustoszenie. Wszyscy padają momentalnie. Tylko trzeba ją umiejętnie wykorzystywać. Skoro przebija się przez wrogów, to jakoś się tak sprytnie ustawiać, aby... objęła swoim promieniem rażenia jak największą liczbę przeciwników, zobaczcie, no nie? Jestem tak dobry, że sam się zaskakuję! No, powiedzmy. Hydra. Jak ta hydra właściwie tu funkcjonuje? Popatrzmy sobie na nią. Zadaje im ona jakieś obrażenia? No, coś tam zadaje. Trochę ich przymroziłem tą moją aurą, zobaczcie, są spowolnieni. Tą moją aurą z tej zbroi, z pancerza lodu. Fajnie to wszystko funkcjonuje, zobaczcie. Tylko ja muszę tutaj właściwie zastanowić się, gdzie powinienem iść. Pójdziemy sobie tu. Sprawdzimy zwłoki. Nie pamiętam, czy ta głowa tego Zolduna Kula będzie jakoś na mapce zaznaczona w pewnym momencie. Czy muszę uważać nie na nią? Nie mam dość tajemnej mocy. Nowa wiedza. Nie wszystkie demony mają imponujące rozmiary. Diabliki pustynne są niewiele większe od dzieci, ale sprytem i rządzą krwi. Dorównują większym stworzeniom. Chowają się i wychodzą tylko wtedy, gdy w pobliżu znajdzie się ofiara. Atakują z zasadzki, zostawiając za sobą jedynie ogryzione kości. Jejku, takie diabliki. Intuicja? Aha, coś tam sobie mówili niby, no ale jednak nowa wiedza ma priorytet wyższy. I usłyszeliśmy tylko końcówkę rozmowy.
naszego czarownika z Ireną, która jak ona się właściwie nazywa? Irena chyba. Ale zobaczcie, ale super no nic, to jest. Twoja obrona. Super jest ta dezintegracja, a pomyślcie, co to będzie, jeśli umieścimy w niej jakąś runkę taką lepszą. Dobra, dobra, ale póki co idziemy tu jeszcze. Wieża strażnicza, ona pewnie produkuje wrogów, już nie będzie produkowała. Jak to niszczy wszystko. Potrzebuje więcej tajemnej mocy. No tak, postawimy im hydrę, skoro nie ma magicznej mocy. Będziemy cieli z naszych widmowych ostrzel, też się świetnie sprawują. A, ktoś już tutaj coś chyba pisał, czy nie, na tym czacie. Pytałem się was, czy zostawić ten czat, czy nie. Tylko jedna osoba mi w sumie odpisała odnośnie tego czatu. I ta jedna osoba mówiła, żeby go wyłączyć. Nie ma sprawy, opuszczamy kanał. Nikt nam już tutaj nie będzie pisał, nie będzie rozpraszał. Chociaż mnie akurat nie rozprasza, bo ja tam na to w ogóle nie zwracam uwagi. Tutaj mamy skrzynkę, tam postawimy im hydrę przez ten czas. Niech ta hydra sobie postrzela. Aha, tam jakiś taki poważniejszy bosior jest. Dzień dobry. Zarazem, a. Nie mam dość tajemnej lepiej mocy. Lepiej wyjść z tej plamy takiej. Poległ potężny przeciwnik. Ach, wiem, czy taki potężny. Hydra. Przymrożenie. Dezintegracja. I widmowe ostrze. Ha! Takim czarownikiem normalnie to my tutaj przejdziemy chyba to inferno całe. Nie no, tak się zastanawiam. O! Głowa Zoltuna Kula. I co, myślicie, że nie będzie strzeżona przez jakiegoś poważniejszego strażnika? Tu mamy oazę Dalgura, moglibyśmy potem sobie od razu wyjść, ale jeszcze będziemy musieli tutaj pozwiedzać sobie. Uwaga, bierzemy głowę, może postawię hydrę. Jest jakiś strażnik, przymrozimy go. Hydra działa. Fajna ta hydra, bo nie mogą jej zniszczyć. Coś na zasadzie hydry z Diablo 1 i na zasadzie hydry więcej tajemnej mocy. Z Diablo 2. Nie można było tych hydr zniszczyć, no nie? Trzeba było je sobie postawić, krążyć w kółko, te hydry ostrzeliwały. Tylko, że w Diablo 1 i w Diablo 2 tych hydr można było nastawiać sobie kilka, oczywiście. Tutaj już tak fajnie nie jest. Dobra, trochę go przyspawamy. No i proszę, Dziennik Łowcy, część 6, ojejku. 6? To my już tyle ich przeczytaliśmy? Dziwna sprawa, no ale okej, część 6. Kul wyśmiewa każdy mój krok. Próbowałem zatkać mu usta, ale nigdy nie przestaje gadać. Bawią go te drwiny. Nie dam się złapać w pułapkę, nie ulegnę mu. Już nie mogę się doczekać ciszy, która zapadnie, gdy bezpiecznie schowam głowę. Później sobie też będziemy jeszcze korzystać z takich innych hydr. Tam będzie można umieszczać runki w tej zdolności. Będą jakieś hydry plujące truciznami. Hydry lodowe, jakieś chyba energetyczne. Nie pamiętam dokładnie, co tam było. Ale sobie na pewno to wszystko wypróbujemy. Póki co mamy taką typową ognistą hydrę, tylko jedna właśnie może stać. Jak ci się to podoba? W Diablo 2 też była ognista hydra. W Diablo 1 też była hydra plująca takimi ognistymi pociskami, fireboltami. Tylko w Diablo 1 to się nie nazywało hydra, tylko Guardian, pamiętam. Takie coś było. Zaraz. Gdzie ja tutaj... Pewnie się będę musiał cofać ostro jeszcze. Jest hydra. Ale ta dezintegracja to robi rzeźni. No ale też pewnie dlatego, że mamy takie... Że mamy sporo inteligencji jednak w ekwipunku. Niby dbam o życie, no ale jednak... Ale jednak jeśli chodzi o inteligencję, to też ma olbrzymie znaczenie tutaj u mnie, na tej postaci let's playowej. Normalnie jak tam sobie grałem tym moim czarownikiem drugim, którego sobie tak testuję, który tam ma chyba 54 poziom, to w każdej chwili ten 60 poziom bym mógł sobie zrobić, bo to jeśli chodzi o robienie poziomu w Diablo 3, to nie ma najmniejszego problemu zdobyć sobie ten 60 poziom. Ale tak sobie pomalutku nim gram. Ostatnio nawet zacząłem korzystać sobie z tych domów aukcyjnych tamtą postacią, dlatego trochę kasy ubyło, trochę zarabiałem, trochę wydawałem sobie. A tą postacią, no to jeszcze nie, to jeszcze nie. Tą postacią zaczniemy korzystać z domów aukcyjnych dopiero jak zobaczę, że mamy jakieś spore problemy nią. Może gdzieś tam na Nightmare się jakieś problemy zaczną, nie wiem.
ale za szybko na pewno nie będę chciał z tych domów aukcyjnych korzystać. Będziemy sobie grali tylko tymi przedmiotami, które uda się znaleźć, zamówić u rzemieślnika, kupić u NPC tam jakichś kupców. Myślę, że to będzie wtedy dużo ciekawiej. Dużo ciekawsza rozgrywka. Znaczy, no na pewno będzie dużo ciekawsza, wiem o tym, no bo grałem tym moim innym czarownikiem właśnie bardzo długo bez tych domów aukcyjnych. Dopiero zacząłem z nich korzystać, jak wszedłem praktycznie. Nie mam dość tajemnej mocy. Na hel. Ojejku. Wracam do zdrowia. No ładnie piorą, ale już opanowaliśmy sytuację. A jeszcze nie, jeszcze tu jest jeden z teleportem. Wiele mnie to nauczyło. Dobra, pozbierajmy sobie tutaj wszystko. Głowę Zoltuna, kula mamy. Musimy ogólnie porozmawiać teraz z Adrią w ukrytym obozie, no ale musimy tu jeszcze wszystko ładnie przeszukać. O, na przykład tu jest sakwa Kane'a. No okazało się, że Kane także był tutaj. Ale przeczytaliśmy już wszystko. Zdobyliśmy już wszystkie dzienniki z tych sakw Kane'a, które można było zdobyć. Dlatego dzienniki już tam nie wypadają, wypada nam sama kasa. Zapomniane ruiny tutaj się walą cały czas. Ja mówiłem, że ta głowa Zoltuna kula będzie w jakimś grobowcu, no te ruiny to raczej grobowca nie przypominają. Tak mi się coś przypominało, że ta głowa w jakimś grobowcu miała być, no ale najwyraźniej mi się pomyliło z czymś innym. Tutaj mamy takie ruiny. Tego nie było w planie, co? Hradrimowie umieścili jego głowę w takich zapomnianych ruinach. No dobrze, czy my obeszliśmy wszystko? Wszystko obeszliśmy. Tu jest jeszcze jakaś kasa. Okej. Okay. Skąd się wzięła? Straciłam cząstkę siebie. Tylko teraz nie pamiętam, gdzie my mieliśmy ten punkt nawigacyjny, więc może lepiej nie będę się przenosił portalem do miasta i nie będę wracał punktem, bo nie wiem, gdzie mnie to po prostu przeniesie. Wyjdziemy sobie tutaj. Ogólnie przejście dalej będzie gdzieś tutaj u góry, będziemy musieli poszukać sobie, ale zanim to zrobimy, to przeniesiemy się do miasta, porozmawiamy z Adrią, przejrzymy sobie sprzęt, pochodzimy sobie troszeczkę po kupcach, może coś się uda ciekawego kupić. Jeśli będziesz się powstrzymywać, nigdy nie osiągniesz lepszych rezultatów. Uwaga, mamy głowę Zoltuna kula, Adrio. Leo, jejku. Nic ci się nie stało? Nie, chyba. Wybacz, że tak cię męczę, ale robię to dla nas wszystkich. Wiem. Ogólnie Adria tutaj szkoli Le, jeśli chodzi o magię, ale okej, porozmawiajmy z nią. Nadszedł czas. Leo, rzuć zaklęcie, którego cię nauczyłam. Zoltun Kul. Znowu żyje. Zoltunie Kulu. Musisz aktywować czarny kamień dusz. Użyjemy go, aby uwięzić dwóch ostatnich władców piekieł. Znam twój głos, nieznajomy. Nawiedzał mnie po śmierci, tak samo jak rozkazywał mi za życia. Tyś jest Tyrael. Tak, to ja. Ale teraz jestem śmiertelnikiem. Los bywa taki kapryśny. 7500 punktów doświadczenia, 800 złotych monet za wykonanie zadania. I teraz porozmawiamy z samym Zoltunem Kulem. Oddam ci czarny kamień dusz, ale w zamian musisz zespolić moje ciało. Za życia byłeś zdrajcą. Skąd mam wiedzieć, że po wskrzeszeniu nie będziesz stanowił jeszcze większego zagrożenia? Nie możesz mieć pewności. Musisz sobie zadać pytanie, ile jesteś w stanie zaryzykować, aby ocalić ten plugawy świat? Wszystko. Niech będzie. Najpierw musisz odzyskać moją krew spod ziemi, gdzie została ukryta. Znajdziesz ją pod bezludnymi piaskami, do których prowadzą te akwedukty. Pójdę z tobą. Powinniśmy wziąć z sobą głowę kula. Może powie nam coś przydatnego. Włożę ją do twojej sakwy. Okej. No właśnie, te wszystkie questowe przedmioty, one w ogóle nie są trzymane tutaj u nas w plecaku, nie widzimy ich, one gdzieś tam sobie są. I teraz tak. No właśnie, Zoltun Kul jest cwany, chce, żebyśmy go wskrzesili, potrzeba jego krwi.
jeśli zostanie wskrzeszony, jeśli znowu będzie żywy, to pomoże nam właśnie pozyskać czarny kamień dusz. Przynajmniej tak mówi. No dobrze. Musimy przejrzeć te przedmioty, które tutaj mamy. Sprzedać wszystkie przedmioty zbędne. Kupiec. Sprzedaję tanio, ponieważ i tak zabiorę je z twoich zwłok. Z dużo tych przedmiotów, które nie są przeznaczone dla naszej klasy postaci. Widzicie, takie przekreślone one są. A te portki stwierdziliśmy, że nie są fajne już w poprzednim odcinku. 70 do życia, puste gniazdo. Znaczy, nie 70 do życia, tylko tracimy 170 życia. Ale puste gniazdo nam tego nie zrekompensuje. Byśmy musieli mieć naprawdę jakiś taki kolosalny klejnot. Zaklinaczka ma chyba lepsze zwierciadło, dające jej do inteligencji, więc tego jej nie damy. To są relikty Templariusza, takie księgi. Ten daje do siły, ten daje do witalności. Tu jakieś buty byle jakie. No a nic ciekawego tutaj nam się nie udało zdobyć tym razem. Może przejrzyjmy tutaj, co oni mogą nam zaoferować. To za słabiutkie, żeby kupować. O, to moglibyśmy sobie wziąć. 30 do życia, trochę obrony. O, no, nawet nie trochę ta ochrona rośnie. W naszym mamy 34 pancerza, tu jest 61. No i to sobie kupię. Co jeszcze? Jakieś pierścionki fajne? Ło, to jest fajne. Lepsze od naszego jednego pierścionka. To też fajne nawet. No dobra, tutaj mamy 1710 życia ogólnie. A, czyli co, tracimy jedną dziesiątą życia. Obrażenia, jakie mamy obrażenia? 1119. Zyskujemy 22,8, bardzo dużo. Bardzo dużo, no ale... Ja wiem, jednak tego życia sporo się traci, no. No i co wy byście zrobili? Mamy tutaj jeszcze puste gniazdo ogólnie. Zauważcie, że... Czekałam na to 1500 lat. Mam ponownie zapaść w sen? Możesz sobie zapaść w sen, jeśli tylko masz na to ochotę. No nie wiem, co wy byście zrobili? Byście to zmienili? Chyba byście zmienili, co? Dobra, weźmiemy to. Mamy to puste gniazdo, jeszcze to ulepszymy. No jednak ten przyrost obrażeń jest bardzo duży, jeśli chodzi o taką procentową zmianę. Kupię to sobie, chociaż no tanie to nie jest. Dalej. Natomiast tutaj, może najpierw zmienię te przedmioty, bo ogólnie stan naszej postaci też się zmieni. Trochę inaczej to będzie wyglądało. Może coś w ten pierścionek włożyć. 6 do witalności. 6 do zręczności, 6 do inteligencji, 6 do siły. Dobra, na razie nic nie będziemy wkładać, potem się zastanowimy, co tam włożyć. Większość moich towarów nie nosi nawet śladu krwi. Tutaj 150 do życia, tak? Te 42 obrażenia mamy. Tracimy 19. Nie wezmę tego. Jednak za duża strata tych obrażeń. Chociaż 150 do życia się wydaje sporo, no ale jednak 19 obrażeń stracimy. Nie, tak nie. Nie będę się reperował, bo pewnie zaraz znowu coś zmienimy. To możemy sprzedać. Ale wolę być tutaj. Mam lepszy widok. I żadnych wścibskich strażników. To moglibyśmy w sumie dać zaklinaczce, będzie miała lepszą żywotność, ona w ogóle zaraz zdobędzie poziom. My też zaraz zdobędziemy poziom, ledwo co rozdałem te punkty tam do umiejętności i już zaraz znowu będzie poziom. Jeszcze przejdziemy się po tych kupcach tutaj na bazarze w Kaldeum, zobaczymy, co oni nam tu wymyślą. Piasek zedrze ci skórę. To już nie jest to samo miejsce. Nie dbam o to. Dłużej tego miejsca. Oj, coś mi przeskakuje. Znowu jakieś aktualizacje. Teraz tak, ta dziewczynka. Zobaczymy. Podobno przybyłeś tu z Tristram. Pancerze. Rodzina stamtąd pochodzi. Natomiast to spadło masę nieszczęść, prawda? Nie, ona nic ciekawego tutaj nie ma. Tillan, kolekcjoner. Kolor oznacza bogactwo. Przecież nie chcesz wyglądać jak wieśniak. Może kup jakiś barwnik, by nieco ożywić swój strój.
7-3, kosztem 100 życia, jeszcze ochrona rośnie, zaraz się nad tym zastanowię. No dobra, zobaczmy, gdzie to było. Teraz co to właściwie było? Tutaj. Jakąś 1/15 tracimy, 1/16 życia. A zyskujemy ile? Zyskujemy 142 podzielić na... coś pomiędzy 3,5 a 4. Nie, zostaniemy przy życiu stanowczo. Nie wymieniamy tego. Dobra, teraz się możemy zleperować i chyba wszystko. Teraz tak, mamy wejść do starożytnego akweduktu w oazie Dalgura. Jak się tam dostać? Oni nam pokazują tutaj na mapce, że powinniśmy wejść w punkt nawigacyjny. Ale ja sobie jednak pójdę portalem. Pójdę sobie portalem, bo wiem, że na pewno będzie to przejście dużo bliżej. Znaczy dużo bliżej, no. Odpalimy sobie tarczę. Zaraz. Musimy się ogólnie trzymać. Mam nadzieję, że ja dobrze tutaj pójdę. Potniemy trochę z tych widmowych ostrzy. Jakoś tak na samej górze oazy Dalgura było to przejście. Nie wiem, czy pamiętacie w poprzednim odcinku. Tam już mogliśmy iść do tych akweduktów. Tam pilnował jakiś boss nawet, taki pomniejszy. Aha, tam jest ten portal, w którym... No dobra, no mogłem się tam w sumie nim przenieść, ale... Zaraz, czy tu będzie... Tak, to tutaj chyba to przejście będzie. Nie, to nie tutaj. Aha, starożytna arteria wodna, to jakoś właśnie tu musimy iść. Trzeba się trzymać północy. O, już widzę, to będzie... To będzie zaraz ten mostek tutaj. Tutaj jakiś boss musi być, tak. Władca Belial żąda twojej krwi! No właśnie. Belial sobie może żądać. Potrzebuje więcej tajemnej mocy. O, i to właśnie jeśli chodzi o tego bossa, bezproblemowo poszło. Znowu te zarazy miał taką. Co tu się stało? Aj, przydałoby się jednak więcej trochę tej tajemnej mocy. Mogę otworzyć przed tobą te wrota. Otwieraj. Znowu ta podobizna Salazara Slytherina, zobaczcie. Starożytna arteria wodna. Oj, i tutaj tych podobizn, no właśnie, to znowu wygląda jak komnata tajemnic Harry'ego Pottera. Znowu Salazar Slytherin nam się tutaj ujawnia. Cesarz Hakan? Nie czas na wymianę uprzejmości. Chyba odkryłem tożsamość Beliala. Jestem bardzo blisko. Lecz musisz wiedzieć jedno. Żeby znaleźć krew Kula, należy przedostać się przez akwedukty. Przejście pod wodospadem otwierają dwie dźwignie. No właśnie, dwie dźwignie. Tu jest taka mała lokacja, zobaczcie. Nie można za bardzo... Znaczy nie ma za bardzo gdzie iść. Możemy iść tylko do zachodniego kanału. Tutaj będzie jedna dźwignia, a w wschodnim kanale będzie druga dźwignia. Unosi się tutaj specyficzny odór demonów. Obrzydliwość. No, to fuj. Belial. Dopóki on żyje, Eldeum będzie oblegane. Wujek Deckard wysnuł kiedyś teorię, że władcy demonów pozostawiają po sobie mniejsze demony. Tak jak my pozostawiamy ślady stóp. Wierzysz w to? Tak. Im dłużej studiuję jego księgi, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że nie doceniałam jego wiedzy. No, trzeba doceniać wiedzę Deckarda Cain'a. Zobaczcie na wytyczne, jakie mamy. Musimy zaznaczyć dwie dźwignie. Znaczy, przesunąć dwie dźwignie. Zaraz, może jak tutaj iść właściwie? Te elektryczne węgorze wychodzą z takich tutaj, zobaczcie. Pomniejszych przejść. Musimy aktywować dwie dźwignie. Jedna jest w zachodniej części kanału, druga we wschodniej części kanału. Pokazują nam już strzałką. Chcą nas spowolnić. Nie uda im się. Gdzie mamy iść, także jeszcze tam nie idziemy. Przejrzę sobie tutaj resztę. Jeśli właśnie aktywujemy te dwie dźwignie, to otworzymy wejście do zalanego przejścia. O, taki jest nasz krótkodystansowy cel teraz. Tutaj wszystko, jeszcze się troszeczkę wrócę, zajrzymy tutaj, chyba że tutaj, bo ta strzałka jakoś tak pokazywała ogólnie
jakoś w tę stronę chyba. Mam nadzieję, że nie trafimy tutaj już na dźwignię. Nie, chyba nie. Tutaj powinien być zaraz ślepy zaułek. O, właśnie, tak szukałem, żeby czy nie ma tutaj jakichś zwłok albo coś, bo tak jak mówiłem wcześniej, te wszystkie takie korytarze są zawsze zakończone jakimiś skrzynkami, zwłokami, coś takiego, z czego można pozyskać jakiś przedmiot, przynajmniej szansa na jakiś przedmiot jest. Dlatego dojdziecie gdzieś do jakiegoś ślepego zaułku, to zawsze się troszeczkę rozejrzyjcie, czy czegoś nie możecie kliknąć. Okej, tutaj będzie pierwsza dźwignia. Oj, jeszcze nie tutaj, dobra. Postawimy im hydrę. O, teraz się fajnie ustawili, znaczy no przez chwilę byli fajnie ustawieni w linii prostej. Nie mam dość tajemnej mocy. Ale nie zdążyłem tego wykorzystać. To była walka. Kolce, czyli że dla mnicha, tak? No. Ale to jakiś fajny pasek podnieśliśmy. Może nawet będziemy z niego korzystać. Potem go sobie zidentyfikuję. Lada chwila wskoczy nam poziom. Ciekawe, co tam nam dojdzie. Pewnie jakieś jeszcze potężniejsze runy do umiejętności. Tu jest skrzynka. A nic ciekawego w niej nie ma. Tutaj zaraz też pewnie będzie ślepy zaułek zakończony czymś, co można kliknąć. Tak? Ojejku, te kanały to jeszcze większe będą. Nie, no jest skrzynka, no właśnie. Pustynne akwedukty, część pierwsza, to sobie zaraz przeczytam. Akwedukty zostały zbudowane na zlecenie Rady Konsorcjum Handlowego, gdy 3 wieki temu odkryto oazę Dalgura. Kaldeum prosperowało znakomicie już od wielu lat, ale źródło wody pozwoliło miastu rozwijać się jeszcze bardziej. Zbudowano wspaniałe fontanny, aby każdy miał dostęp do wody pitnej. No. I bardzo dobrze. Tylko teraz ta woda pitna troszeczkę zanieczyszczona tutaj tymi wszystkimi zwłokami się stała, podejrzewam. Zarówno zwłokami zmarłych, jak i... Znaczy, zwłokami, które leżą, jak i zwłokami trupów, które tutaj chodzą sobie tak luzem. Ciekawe, czy te trupy takie ożywione, czy one mogą sikać do tej wody jeszcze. Zresztą pewnie wszystko jedno. Wszyscy mówicie z bardzo dziwnymi akcentami. Nie chciałbym się tej wody napić. Ja nie mam akcentu. Nie słyszysz różnicy? Dobra. Zachodnia dźwignia regulująca przepływ. Tam jest właśnie przejście do niej. I to nie będą już jakieś takie wielkie obszary. To jest właśnie taki, o zobaczcie, pomniejszy obszar. Tylko dźwignia tu jest. To pierwsza dźwignia. Okej. Idziemy do wschodniego kanału. Musimy znaleźć dźwignię numer 2. Zachodnia dźwignia już zaznaczona. Węgorze nas będą próbowały powstrzymać, ale się nie damy. Tutaj zabarykadowali przejście, myślą, że nas to powstrzyma. O nie, nie. Ojciec, pomyliłem hydrę znowu. No ale to większego problemu nie stanowi na poziomie tego czarownika. Cisowy kostur iskier to na pewno dla maga, ale chyba oboręczne, co? Czy jednoręczne? Dwuręczne. Lipne poza tym. Zazwyczaj te bronie dwuręczne mają większe obrażenia, no ale jak widać... Chociaż te obrażenia, one są porównywane... No właśnie, też troszeczkę lipa. Ciężko się porównuje broń dwuręczną z jednoręczną. Bo ta broń nie uwzględnia tego, że zdjęlibyśmy jeszcze tutaj to magiczne źródło. Czyli jeżeli ta broń by miała jakieś lepsze współczynniki, to niekoniecznie by się opłacało tę jedną dwuręczną wziąć zamiast jednoręcznej plus źródła, no nie? Także trzeba uważać właśnie na to. No dobrze, w każdym razie tutaj na mapie strzałki nie ma, więc chyba dobrze, że tutaj idę. Tak jest, ślepy zaułek zakończony napuchniętymi zwłokami, z których nic ciekawego nie wyleciało, oprócz jakichś gnijących wnętrzności. Mapka. Aha, możemy iść tylko tutaj na zachód. Odpalimy sobie zbroję, pomimo tego, że nie muszę, ale mam już taki nawyk, wiecie, że klikam w te zbroje bardzo często. Jak po prostu nic się nie dzieje, widzę, że mam... full tajemnej mocy, to sobie co jakiś czas tak po prostu klikam w to. Jak gram tym moim drugim czarownikiem na multiplayer, to co jakiś czas się ludzie wręcz pytają, co ja tak często te zbroje klikam. Znaczy aktywuję.
No taki właśnie odruch się wytworzył, ale w sumie chyba dobry odruch. Lepiej sobie co jakiś czas te zbroje poklikać, niż dopuścić do sytuacji, że ona się wyłączy gdzieś tam w trakcie walki z jakimś bossem. Aha. Zamrożenie i widmowe ostrze. Nawet dezintegracja nie była tutaj potrzebna. Aha, skrzynka. Te złote skrzynie tutaj Diablo 3, one nie są złote same z siebie, tylko emanują jakby takim złotym blaskiem. Fajnie to zrobili. Dezintegracja. Gdyby tylko potrzebuje mogli więcej tajemnej mocy. Momentalnie schodzi ta moc. Filozof Kadus powiedział kiedyś, jeśli chcesz poznać prawdę o mieście, wystarczy, że na nie spojrzysz. Czyli Kaldeum jest opanowane przez demony i cuchnie trupem. Tak, a wyrosło na tajemnicach. Tutaj chyba wszystkie te ślepe zaułki kończą się tymi napuchniętymi zwłokami. Okej, ale kolejny korytarz mamy z głowy. Skręcimy sobie tutaj w lewo teraz. Lada chwila znajdziemy drugą dźwignię. Tabliczka szczęścia, dzięki czemu z napuchniętych zwłok nie wypadnie nam oczywiście nic. Takie szczęście mamy nawet z kapliczką. Tutaj. No, oby nie tutaj, bo jeszcze mamy... Jeszcze mamy kawałek do przejścia tam u góry. Puścimy im hydrę i dezintegrację. No dobra, mamy poziom. To co, wziąć go od razu, czy zapomnieć o nim i dopiero w następnym odcinku go wziąć? O, ta strzałka jakoś tak wskazuje tutaj. Nie podoba mi się to, jak ta strzałka wskazuje. Wiecie co, wrócę się jeszcze kawałek, bo tu najprawdopodobniej tam będzie jakiś zakręt, coś i już dojdziemy do tej dźwigni. Ja chciałbym to jeszcze obejść jednak. No i nie wiem, zapomnieć o tym poziomie, czy nie zapomnieć, czy w tym odcinku chcielibyście, żebym go wziął. Dobra, wezmę ten poziom. Ujejku, 4 nowe rzeczy doszły. Pło, panie. Porażenie nowe. Szkoda, że stracimy widmowe ostrza, no ale musimy wypróbować runkę w porażeniu. Zwiększa maksymalną liczbę przeciwników, którzy mogą zostać porażeni. No okej, wypróbujemy to. Zamiast nowym rozum, no też trochę jej szkoda. Teleportacja. Natychmiast teleportujesz się w inne miejsce. Wypróbujemy. Ojejku, ledwo wziąłem hydrę i już chcą mi ją zabrać? Fala mocy dostanie runkę. Zmniejsza koszt użycia i czas odnowienia fali mocy. Okej, wypróbujemy. I ledwo co wziąłem pancerz lodu, już chcą mi dać chowańca. Przywołujesz tajemnego towarzysza. Twój chowaniec jest niewrażliwy na obrażenia i będzie pomagać ci w walce. Zadaje obrażenia od mocy tajemnej równe 20% obrażeń od mojej broni. Trwa przez 5 minut. No dobra, też go sobie wypróbujemy. Nasz pierwszy to chowaniec. Bez runki. Chowaniec, takie coś, zobaczcie. Taki świetlny towarzysz, który trzyma się cały czas przy nas. On nigdzie nie odlatuje sobie. I ostrzeliwuje wrogów co jakiś czas. Nie można go zranić. Jeśli chodzi o teleport, to jest typowa taka zdolność defensywna w Diablo 3. No, podobnie jak było w Diablo 1 i 2. Dopóki atakują, mamy pewność, że sługi Beliala również nie posiadają krwi kula. Tylko... Zauważcie, że ten teleport jest zrobiony w Diablo 3 tak, że raczej w PvP nie można tego wykorzystywać tak jak w Diablo 1 czy 2, że się teleportujecie cały czas masowo, ostrzeliwujecie wroga. Zobaczcie, jak długi to ma czas odnowienia. To jest bardziej stosowane w takich jakichś skomplikowanych sytuacjach, kiedy musicie uciec, powiedzmy, przed grupką wrogów. No nie jesteście otoczeni albo coś, albo gonią was szybko, to wtedy pyk, teleportujecie się tam gdzieś na nie. I koniec, już drugi raz potem się nie przeteleportujecie przez dłuższy czas. Ostatnimi czasy akwedukty popadły w ruinę i stały się siedliskiem szkodników. Gwardia Imperialna nie robi nic, twierdząc, że stan akwedukty... Czy to już wszyscy? Musimy go zatrzymać dla naszego władcy! Okej, dezintegracja, uwaga. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Beryl, naprawdę chcecie dopaść. A my chcemy dopaść Beliala i co?
użyłem przed chwilą tej fali mocy, bardzo fajnie się sprawuje. Będziemy jej mogli używać ogólnie teraz częściej i będzie nas kosztowała mniej tych punktów mocy. Super element defensywny właśnie z tą falą. Ale my tutaj jakichś większych problemów nie mamy, więc no, żeby odpychać ich w razie zagrożenia, no to raczej no, takiego zagrożenia nie ma, żebym ja z tego korzystał w tym celu. Ale jak wejdziemy na Nightmare, no to taka fala mocy na pewno nam się będzie przydawać często. Ta, pociągnij za dźwignię. To przejście powinno prowadzić na bezludne piaski. Dobra, aktywowaliśmy dwie dźwignie. A tu jeszcze jakieś beczki były, bo minął. Tajne drzwi ukryte za wodospadem. Bardzo pomysłowe. A co ty byś wymyślił? Zobaczysz, kiedy dotrzemy do moich archiwów. O, archiwa Zoltuna Kula. Ale to jest taka masakryczna lokacja. Bardzo fajnie zrobiona, zobaczycie. Póki co dostaliśmy się właśnie do zalanego przejścia. Nie do wiary, że wsadził mnie do beczki. Przecież tu jest strasznie niewygodnie. No i właśnie, tu jest taki wątek. Nawet ciężko go nazwać wątkiem pobocznym. To jest bardzo ważna sprawa tutaj. To się pojawia zawsze. To nie jest jakieś takie zdarzenie losowe. Ten koleś w beczce jest zawsze. Możemy go uwolnić i go uwolnimy. Jest tam jeszcze? On bardzo dużo gada. Powiedz tak, jeśli albo klasnij chociaż. Bardzo dużo gada, ma bardzo dużo tekstów, wręcz za wysłuchanie wszystkich jego tekstów w tej beczce jest osiągnięcie, już to osiągnięcie zdobyłem. Ale najważniejsza sprawa, w tej beczce siedzi nasz jubiler, który będzie z nami podróżował, scalał nam klejnoty i tak dalej. No jesteśmy, dobrze, uwolnij go, nie będziemy tutaj wysłuchiwać, bo tych jego tekstów jest bardzo dużo. Okej, chytry Shen, porozmawiajmy z nim. Ojdź, no dobra. Dziękuję, że mnie wypuściłeś. Zaczynało mi się tam przykrzyć. Szukam pewnego magicznego tygla, który, jak głosi legenda, został ukryty w tych akweduktach. Byłby cennym dodatkiem do moich narzędzi jubilerskich. Pomóż mi go znaleźć, a będę twoim dłużnikiem. No właśnie, bez powodu by się do nas nie przyłączył. Gdzie moje maniery? Zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Chytry Shen. Czy to wrogowie nadali ci to imię? Co? Ja nie mam wrogów. Wszyscy kochają Shena. Świetny on jest. Nie pojmuję, dlaczego mój młody towarzysz zdzielił mnie w głowę i zostawił w tym miejscu. Bez kompetentnego przewodnika jest tu bardzo niebezpiecznie. I chcesz powiedzieć, że niby ty jesteś takim przewodnikiem? A jakże? Moglibyśmy pięciokrotnie obejść świat i nawet byś się nie potknął. A podobno to ja jestem dziwna. Póki on z nami chodzi, to ja praktycznie nie będę mógł wypowiedzieć słowa. On jest taki gadatliwy, ten Shen cały, ten jubiler nasz. Co chwila tutaj będzie o czymś gadał, będzie mówił, jaki to jest piękny i w ogóle wspaniały. Będzie nas jeszcze popędzał pewnie czasami. Cóż za fascynujące miejsce! Popatrz, jaka wspaniała architektura! Na całym świecie nie ma niczego podobnego. Z wyjątkiem tego czegoś. Już to gdzieś widziałem. O, a tutaj jakiś fenomen. Mam ślepy zaułek, ale nie widzę tutaj... Nie widzę tutaj zwłok. Ale może to aż taki ślepy... No, to znaczy, aż taka daleka od noga to nie jest, żeby tutaj coś umieszczali. To tylko taki... Taki krótki fragmencik korytarza był. Dobra, jedyna droga, którą możemy iść, prowadzi tu. Zastanawiam się, gdzie poszedł mój młody przewodnik. Nazywał się bodajże Gavin. Tak, właśnie tak. Bardzo miły młody człowiek. Musi gdzieś tu być. No i będzie. Może zabłądził? My nie zabłądziliśmy? Nie, my nie. Jest wszystko w porządku. Jedyna droga, którą możemy iść, to jest właśnie... No dobra, teraz się rozgałęzi, a teraz się możemy zgubić faktycznie. No i takiego jubilera właśnie będziemy fajnego mieli. Znaczy on już tam był w mieście, no ale ja tak właśnie specjalnie czekałem, aż się pojawi ten quest z nim. Zamknięcie w beczce było w sumie ciekawym przeżyciem.
Miałem dużo czasu na rozmyślania. Chociaż było troszkę niewygodnie. Właśnie do tego się szkoliłam. Dobra, teraz już musimy podjąć decyzję, gdzie mamy iść. Pójdę sobie w prawo na przykład. Tu już mamy trzy drogi do wyboru. O, tutaj fajnie, że zaszedłem, jest ślepy zaułek. Taki krótki, no właśnie, czasami jak są takie krótkie, no to nie ma tych... takich jakichś elementów, które można klikać. Jest mój! To tutaj, to tutaj. Ostrożnie, Gawinie, może być przeklęty. O, rety. Ostrzegałem go. To jest ten Gawin. Oj, teleport kliknąłem, pomyliło mi się z nową mrozu. Myślałem, że jeszcze ją mam. Jakoś tak odruchowo wcisnąłem. Tygiel powinien być bezpieczny. Podnieś go. No właśnie, to był ten Gawin. Ten jego towarzysz, no ale został tutaj spaczony na poczekaniu, no nie? Tygiel, no jest. Biedny młodzieniec. Nigdy bym go tu nie ciągnął, gdybym wiedział, że Tygiel jest przeklęty. Odwiedź mnie w Kaldeum, a pokażę ci, jak za pomocą Tygla łączyć klejnoty. Bo widzisz, sam od dawna szukam pewnego klejnotu. Nie spieszy mi się, ale może, jeśli pójdę z tobą, znajdę go tak, jak znalazłem Tygiel. Czy mogę wyruszyć z tobą w podróż i tworzyć dla ciebie wspaniałe klejnoty? Pewnie. To chyba dobry układ. Wyjście jest trochę dalej. Umieram z głodu. No dobra, dobra, on tu będzie gadał i gadał. Znajdziemy tutaj coś dobrego do jedzenia? To jest... chyba widziałem gdzieś po drodze. To jest najbardziej gadatliwa postać tutaj w Diablo 3 chyba, ten jubiler cały. I w sumie nie mówi o niczym ważnym. No ale będzie bardzo przydatny. Na pewno będziemy korzystać z jego usług. Oj, jakiś lag chyba. Na pewno będziemy korzystać z jego usług, jeśli chodzi o właśnie scalanie klejnotów w klejnoty lepszego typu, znaczy lepszej jakości. I będziemy wyjmowali klejnoty z ekwipunku, znaczy z przedmiotów ogólnie. Jeśli będziemy chcieli na przykład lepszy klejnot włożyć albo sprzedać przedmiot i odzyskać wcześniej klejnot, to wszystko dzięki jubilerowi właśnie będziemy tutaj wykonywać. No dobrze, tutaj mamy wyjście. Ruszaj dalej. Ja wracam do miasta. Muszę nauczyć się zaklęcia do odnowienia ciała Kula. Spotkamy się, gdy dotrzesz do archiwum. Okej. Okay. Tutaj mamy punkt kontrolny. To dobra, kolejny odcinek sobie zaczniemy od tego punktu kontrolnego. Ale jeszcze skoczymy do miasta, przejrzymy te wszystkie sprzęty. U kupca. Tam sobie przejrzymy, czy coś ciekawego udało się znaleźć. Co tu jest? Nie nosi nawet śladu krwi. A, no niby mamy jakieś kostury dla maga, no ale za słabe są, żebyśmy mogli z tego korzystać. Tu mamy jakiś bonus do życia. No w sumie mógłbym to sobie wziąć. Ale to za chwilkę. To za słabe źródło. Punkty życia za każde zabicie dla zaklinaczki to nie. I teraz tak, to musimy zidentyfikować tylko po to, aby sprzedać. W ogóle nie można sprzedawać przedmiotów, które nie są zidentyfikowane. Oj, pasek słabiutki. To sobie na pewno zmienię. Dostaniemy tu 10 do życia, chociaż ja wiem. Ochrona nam spadnie. Jak wy myślicie? No dobra, przeliczmy sobie, no, ile my mamy życia. 1594. Nie, weźmiemy jednak te, która daje 10 punkcików do życia. Większość moich towarów nie nosi nawet śladu krwi. O, przyjrzyjmy sobie jeszcze raz te wszystkie przedmioty u kupców. O, to jest fajne, weźmiemy 30 do życia. ...110 do życia kosztem 14. Jedną o 1/10 liczne my nam spadają obrażenia. No nie, no obrażenia stanowczo ważniejsze w tym przypadku są, okej. Budki sobie na pewno zmienimy. Jeszcze zajdziemy do tej trójki kupców, którzy siedzą na bazarze. I zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy szukać krwi Zoltuna Kula. Ale to zaraz jeszcze o tym dokładnie powiem.
może i jestem mała, ale porachuję ci kości, jeśli spróbujesz mnie okraść. A tutaj 11 200. Nie, nie opłaca się brać. Zobaczymy teraz u tego kupca. Nam sprzedaje tylko najlepsze towary. No, też nic. Tak często zmieniam te przedmioty, tak szukam ich tutaj u tych kupców, że mamy coraz mniejszą szansę, że... Mamy coraz mniejszą szansę, że ponownie coś zmienimy, no nie? Bo tak staram się to wszystko utrzymywać tutaj, jeśli chodzi o ekwipunek, w miarę optymalnie. Tak się zastanawiam tutaj, 6... Nie, stanowczo nie. No dobra. Czyli kolejny odcinek zaczniemy przy tym ostatnim punkcie kontrolnym, który zaznaczyłem. Tam jak wyszliśmy z tych kanałów właśnie. Będziemy musieli ogólnie znaleźć dwie fiolki z tą krwią z Ultuna Kula. Zobaczcie, te fiolki są tutaj narysowane nawet obok. Jedna fiolka będzie w pieczarach zdrajcy, a druga w krypcie skrytobójcy. I to właśnie zrobimy sobie w następnym odcinku. Zdobędziemy te dwie fiolki. A tymczasem żegnam was. Na razie, trzymajcie się.